Witam Was bardzo serdecznie przed nami Konradowic, a to jest pierwszy odcinek X-Plane 11. Więc oczywiście odcinek pokazowy, nie zrobimy dzisiaj całej trasy, tyle ile się uda, tyle robimy. Chcę tylko, żebyście mniej więcej zobaczyli, na czym polega ta gra i czy chcecie więcej odcinków z tej gry. Tylko na tym będzie polegał ten odcinek i niczemu więcej nie ma on złożyć. No, zdaje się, jeszcze tylko z niego. Dokończę robić tam na tym. Dobrze, teraz jeśli polecimy na wysokości, czy jest 1000 stóp. Pierwszy raz to oczywiście korzystam ten z tego planera, no to nie wiem, gdzieś nowy znalazłem, ciekawe co z tego wyjdzie. Dobrze, niby coś mamy. Trochę na trasę niż będziemy lecieć, ale powinno nam wystarczyć. Czyli przejdźmy już tutaj do naszego komputerka. Weźmy i przejdźmy na razie do Airplane, też nie tutaj. Ground Services. Ground Power. Dual Track. OK. Załączmy External Power. Power, oczywiście sterowanie łączy myszką. Się widzi i załącza. O, widać mniej więcej ten chyba kwadracik. Niestety czasami się łatwo przełączyć na to sterowanie. Dobrze, załączmy jeszcze emergency line. No smoking i seatbelts. Logo light, navigation lights. Niech się oświecą. Zanim wpiszemy wartości paliwowe, możemy tu wszystko sobie pozałączać na spokojnie.
No i ustawimy pozycję auto, ogrzewanie kabiny w pozycję normal, cockpit i kabin. Mają być w takiej pozycji, w jakiej teraz je ustawiłem. Teraz tak, to wszystko przy tej kabinie trzeba połączyć, tutaj też trzeba połączyć. Gdy wszystko wydaje się już być włączone, możemy przejść do napełniania naszego samolotu paliwem. Tak, przejdźmy do airplane, fuel. Wpiszemy trochę tego. Bo tak sobie klikniemy ten dobry początek. 15773 potrzebujemy. Czyli 2,2. I potrzebujemy jeszcze 15552, tak mówię. No, mamy trochę więcej i będzie implement. Kabinę możemy trochę podkręcić. Żeby na oko, no zostawmy. Jeżeli zaplanujemy sobie mniej więcej pasażerów, jaką my tu mamy mieć masę tego wszystkiego. Masy mamy mieć 94,3 będzie. Dobrze, czyli leci na przykład za nami 10 tych, więc do tych 60, nie więcej, 80, tak? Tak, idealnie. Oczywiście nam to się drzwi wszystkie otworzyły, autobus potrzebujemy, bo tu nie mamy tego. No ale tak już sobie możemy wyłączyć. Teraz tak, możemy sobie wyjść. Wejrzeć jak wygląda samolot zewnątrz, to oczywiście schodki są, wszystko jest. W razie jeszcze silniki wyłączone, ale to się potem zmieni. Sami zresztą zobaczycie. Dobrze, więc teraz zaplanuję trasę. Co uruchomię flight plan, ja sobie niestety będę to planował, bo na tamtym nie umiem. Ejko, papa. Trzeba zmazać Echo Papa Whisky Alpha. Gate, o ile tu się da wpisać, nie da się wpisać gate'a niestety. Road, lecimy do Echo. Delta, Delta. Foxtrot. O, może coś ode mnie, tam zamknij się. Lot. L H. Chwilę zobaczymy, co tutaj było. L H. Gdzie to teraz piszę? Myślę, na ten zakład to jest streamu pisać, czy pisze? Nie, nie pisze. Numery lotu.
Napisali mi w ogóle na to numeru lat, no ja nie mogę, no. Numer lat to ja chcę. Pisali gdzieś, miałem ten wypisany ten numer lat, no i to się stało, no nie no. LH1351. Już mam. LH1351. Widzę ci odpiwa. Tak, pan pije nad tym. No tak, bo jeszcze ten nie chcę wpisywać. Więc przejdźmy i wpiszmy. Nie tak. Dobrze, żeby to mojego zamieszania tu nie widzicie. Lolsi. To P174. No i loga się nagrywa. P174. Odpowinniśmy mieć o 20.15, jest 20 u mnie. Więc powinniśmy się wyrobić 20 na 19. 19.15 czasu Zulu, czyli 20.15 czasu lokalnego naszego polskiego. Więc teraz tak, znaczy, no, a no tak, wizywałem tam teraz 174 do tabu. Tadów, jeszcze pytanie, czy nam silniki będą chciały zadziałać, bo to z nimi coś się zgłosimy. P173 do Kerats. Nie. Kerats. Okej. Activate. Musiał się pomyśleć, tu jeszcze na razie na tym monitorku nic to nie mamy, ale to... Można skopiować tą pracę, nie potrzebujemy. Dobrze, i to jest tyle. Position już mamy wpisane. Performance page. Rezerwy nie zmienię, mamy 2.0, jak się nie mylę. Cost inning 20, cruising altitude 30, bo lecimy na zachód. Full load, jest full load, był full load. Cost limit. Zakładka take off. Na pojedynki, nie, chyba na dwójkę trzeba było wpisać. Nie, to chyba się jak 50 podawało, już nie pamiętam jak to było. O, 20. Checklist completed. Checklist completed, przecież od żadnej checklisty nie włączę. Dobrze, więc teraz... Departure runway. 29. Lolsi. I proszę bardzo, plan lotu się tu wczytał. A jeszcze oczywiście zapomniałem zrobić podstawowe rzeczy. Te przełączyć na tryb nawigacji, zanim zacząłem coś w ogóle wpisywać. No. Czyli mój podstawowy błąd, bardzo duży błąd. No. Który mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Że wszystko się załączy tak jak powinno, tak chyba się już zaczyna załączać, czyli... Czyli powinno być ok. Czyli tyle z winy, bo jak tam to na razie tam przełóżmy. GPS. Przejdźmy tutaj sobie do surf controls.
Time Squad 2-0. Na razie na standby. Chociaż już można na tarasie przełączyć. Już to nie powinno być mieć większego znaczenia. Więc jeden. Ten monitor tu się nie chce wczytać. Nie wiem czemu. Miejmy nadzieję, że wkrótce to nastąpi. Załączę może to jeszcze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale załączę już tutaj te pompy. Niech już tu będą załączone. Generatory, chociaż one i tak to jeszcze nie będą działać, w ogóle nic działać. Engine nic nie, jeszcze nie potrzebujemy i paczki można coś tu sobie już załączyć. Nie wiem czemu te monitorki jeszcze nie chcą działać, może dlatego, że no. Trochę za szybko zacząłem wpisywać, jeszcze sprawdźmy to. Na tym iOS-ie. Ale iOS trzeba wcisnąć. Light number już to chyba tu gdzieś wpisywałem, więc je to sprawdźmy. LH1350. LH1351. Self index też to już wpisywałem i force tam wpisywałem, dobra. Już chyba mam wszystko ok, 20.05, ludzie już są na pokładzie. Więc zamknijmy już te drzwi. Tym tu już można odjechać. I przywitać naszych pasażerów. A w tym czasie zacznę uruchamiać IPO, naprawdę to pięknie brzmi, więc posłuchajmy sobie na spokojnie. IPU się już uruchomiło, blitzy załączamy z IPU. Dobrze, zróbmy, że już dorsy można zrobić tak. Okay. Dobrze, więc już teraz jesteśmy na naszym własnym zasilaniu, odłączmy sobie. Wybieram prawy. Może nam się nie powinien przydać. Dobrze, i co możemy zgłosić już? Gotowość do wypychania. Dobrze, ja sobie pozwolę już tu najpierw uruchomić silniki, zanim zacznę to wypychanie. Weźmy z tymi silnikami, nie chciał działać. Mam nadzieję, że tym razem zadziała. Thank you.
więcej i się zatrzymała na 9.7. No i co dalej? Jeśli to jest coś, czego ja nigdy nie liczyłam, to się nie wiem. Się to zatrzymuje na 9.7 nic. A gdybym na przykład teraz chciał dodać mocy, to nic, nie. To dalej. Wszystko nam, żeby wpisywane nie za mocno. Serfini to może jeszcze, no nie wiem, pas 2.9 można wpisać, który i tak się to nie chce wpisać. Nice. Pozdrawiam, slajd. No, możemy tu jeszcze zaznaczyć, że lecimy z pasa 2.9. Klapy jedynki plus F. Co no i się nic stawi i się dalej było. Że może ja się zaczynam, może i nie od jedynki tylko od dwójki, może by to spróbować. Naprawdę nie wiem, co jest tego przyczyną. Może to, że już te odazdy i generatory włączone, nie wyłączmy. A pompy są tam podłączane na górze. Bez potrzeby kliknąłem akurat. Więc zaczynamy od prawego. Nie wiem, chyba raczej się tak powinno zaczynać może. Hot fingers look. Czyli prawie się nikt już w ogóle jest bez odpowiedzi. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo nawet i wręcz ciekawe. Czemu to nie chce działać? To było to na auto. Może coś w tym jest, może to powinno być na open zupełnie. To powinno być w ogóle najzimniejsze, nie wiem naprawdę. Naprawdę nie mam pomysłu, co ja tu źle z tym robię. Niby silnik się powinien normalnie uruchomić i się to normalnie wkręcić na 20. Się wkręca na 9.8, no i nic dalej. I dalej nie chcę w ogóle iść, choć u mnie mocy dodało, że nie miękko osłownym, że to robi. A jest, bug V. Zaczęło zmienić.
przejdzie do czarny. Tym pokrętełkiem przekręciłem? Nie, no teraz jest 9.8 z powrotem. 9.7. Zakończymy 9.7. Sprawdźmy, a jak damy tak? 10 i temperatura spada. Off data. Niby tam już wszystko okej. Pompy. Łączyć, wyłączyć też. W ogóle nie nas nie zaskakują. Teraz niby też wyłączymy dziś pompy, bo to nie jest fuel, tak? I to powinno działać. Nie powinno. Engine leads. Iść do powietrza. Nic, stoi cały czas miejsce. I scrubbing damy na normal, i scrubbing damy nie w tą stronę. Różnicy tylko na tym silniku nie zrobiło, zbyt wielki cały czas stoi w tym samym miejscu, co stoi. Jak to kliknąłem na config, coś to wyskoczyło, to jest nad. Klapy nie są skonfigurowane, jak to nie są. Teraz? Oni tu samoloty za oknem latają, no może będzie słychać, ale... Mi się ten samolot nie chce uruchomić, wiesz, już będziemy mieli 30 minut odcinka. A ja nie umiem uruchomić samolotu. Naprawdę od czego to zależy? No i może spróbujmy jeszcze Gunpower cały czas dać. O nie, będzie jeszcze na Gunpowerze, może to mu coś pomoże. Dajmy mój spokój i uruchommy jeszcze raz. Tego wyniknie. Nic z tego nie wynikło. Wyłączę Ground Power. Priority left. Cały czas bez odpowiedzi, co to daje? Nic nie daje. Teraz sobie to mogę tylko tym popięć. Co zrobić? Fantem. Nie ciekawe, no spróbujmy jeszcze drugi silnik uruchomić. Może to coś pomoże. Zawsze miałem z tym problemy, że nie wiem, te silniki, ale nie chciał wychodzić z niewiadomych przyczyn. A paliwa jest. Jeszcze to może. Edit, wait.
jest, dużo jest tego paliwa. No. Są. Czy się palce włączają? Czemu to się palce? Przecież te silniki w ogóle nie są jeszcze uruchomione. Ale się może jakieś tu wszystkie opcje, może da się jakieś poszukańczo uruchomić te silniki. Engine. Ctrl Shift E. Ctrl Shift E. Co ja teraz nie wiem, mogę szybko kliknąć to E czy co? Ale się ruszyła, no ale... Ctrl E daj mu, nie wiem, quick coś tam. Nie daj Ctrl Shift coś daje, jak klikam. Ale Ctrl E... Jeszcze nic nie daje, jeszcze jeden. Teraz jeszcze coś. A dajmy może tu kontrolę. Nie wiem, dlaczego to służy, ale się trochę zwiększyło. Kontrol E. Już teraz jest trochę więcej. Ciekawa sytuacja. Włączmy jeden silnik i spróbujmy ścisnąć Ctrl E na tylko na tym drugim. Tak, żeby tylko ten jeden się zapłonął. Czy że tu jeszcze siedzę gdzieś ten okryty zawór? To jest wszystko uruchomione, no już, już mi się wierzyć nie chcę już. Piu generator przez przypadek już włączę, proszę. Silnik lewy tyś się do niego. Więc ja idę do 14, czyli co, jak teraz na mnie w inną stronę zawsze kręcę. Tyszy. Start. Nie wiem, jak ktoś chce do nich napisze w komentarzu, bo ja normalnie już nie usiłuję do tego. Anti-eye. Engine Lead. Wiem, nie da się pewnie tego i tak oglądać. A gość tu sobie siedzi, narodzi do mikrofonu i się zastanawia. Co trzeba tu zrobić, żeby to się uruchomiło? Testy, nie testy, gdzie to jeszcze jest? Hydraulik.
fuel energy. Fuel. My tu wszystko w tym fuel jest połączone. O, cała cicho. Nie miał się tutaj. Piszcie komentarze. A na pewno kiedyś dojdziemy do ładu. Z składu zachęcam bardzo do komentowania tego filmu. Na razie, cześć.